Siemka. Mam tata z tej strony. Ja jestem w lesie. Sobie chodzę. I tak powolutku, powolutku. Trochę poziomek sobie zjadłem, ale nie mogę za długo się szwilać, bo te plecy, jak wiecie, mi wysiadają, a to takie maleństwa są, że... Ale tam trochę żeśmy zjedli. Znaczy ja zjadłem, ale nie za bardzo. Jest tego sporo, tych poziomek. Tam. A to idę, schodzę sobie drogami sprawdzić, jak w tym lesie, po tym moim czyszczeniu, jak to wszystko wygląda. No i tu jedna buteleczka, tam jakieś to, a nic, nie ma nic do sprzątania za bardzo, także jestem zadowolony. Pucha biorę. Mam tu trochę, o, pucha tu, tam mam dwie puchy. Tu mam trochę w budeczku jakichś plastików, jakichś takich rzeczy. Ja coś tu jeszcze wziąłem, chodź Ares. Tu mi coś umknęło. Coś tu jest. Właśnie. O. Coś takiego. O. Właśnie. Takie pojedyncze śmieciochy to tam. Chodź tu, Ares. Cieszę się, jak byłem nad wodą, że też tam nawet w miarę jest. Nie wiem, jak to z tymi filmami teraz, tym przyszły te 2-3 tygodnie, bo nie wiem, czy będę miał czas. Ale postaram się, jak i no będę miał trochę czasu, coś tam nagrać ze sprzątanka. Ale mam dużo spraw takich rodzinnych, że tak powiem. Nie będę miał dużo czasu. Nawet rano. Wojtek. No i tak. Tu coś wpadnie, tam coś wpadnie. Powolutku. Z Areskiem sobie chodzimy. Ares jest na smyczy. Ciągnie mnie oczywiście. Do paska mam go przypiętego. Sobie tu idziemy. O. Znowu słoiczek widzę. Co oni mają jakoś mania tych słoików wiecznie tu wiecznie. Wyrzucanie. Stary słoik. No dobra. Bierzemy. To też weźmie. O, ucha. Także jest fajnie, czysto. Już trochę, może ze 2-3 km zrobiłem. Nie mam dużo śmieci. No i jestem zadowolony. Co to jest? Szałas będą sobie robić jakiś, czy co? Chyba nie. Poustawiali sobie tarczówkę, żeby się bawili. Coś. Pozdrawiam cię zawodowy. Coś. Dobra. No idziemy sobie. Idziemy sobie tu naokoło. Powolutku, powolutku, ale poziomki naprawdę rewelacja. Polecam. Jak ino macie czas, to wskakujcie do lasu na rowerki, na spacerek. Na poziomeczki. Super. Teraz są takie czerwoniutkie, fajne. Słodziutkie. Dzisiaj ma padać. Także fajnie, bo grzyby będą rosły, bo jest sucho. Na razie nie ma. Coś tam się pokazywało na początku. Teraz jest za sucho po prostu. No i patrzcie, jakie to wyzbierałem. Ostatnio. To było chyba na jesień, późną jesienią tamtego roku. Jak tu jest czysto teraz. Podoba mi się. Podoba mi się. To mi się podoba strasznie. Takie szczęśliwko. A takie pojedyncze śmieci. Dla mnie to jest nic.
Spróbujemy odkręcić tą nakrętkę. Jest. Udało się. Wyprawy. Już mam sporo tych nakrętek. Będę musiał je zawieźć gdzieś do szkoły. Do szkoły nie, bo szkoły jest wakacje w sumie. No ale to gdzie indziej zawieziemy. No i fajny spacerek jest, ale już mi ciepło jest, bo ubrałem sobie. Co to jest? Papier. To jest papier, a tu jakieś złotko. Gdzieś widziałem. Coś mi się poświeciło. Chodź tu, Ares. Patrzcie, ja mam tu smyć. On tam gdzieś zawsze patrzy, ciągnie mnie. Zaraz normalnie dostanę czegoś. Aha. Nie wiem, co to jest. No. Dobra. Pójdzie tam na zakręt. Tam się połączymy. Pauzuję. Muszę wam pokazać, jak tu jest ładnie. Tam jest szosa. Tu są zboża. Wyszłem teraz z lasu. Na obrzeże. Zobaczcie, jak ładnie. Wszystko porosło. Pięknie jest. Gdzie tam takie choiny są dalej? Tam oślaki rosną. A jeszcze troszkę dalej. Rydze. Tam rydze sobie zbieram. Bardzo dobrze. O, coś mi się tu. Jakaś stara butelka zaplątała. Tam rydze. Rosną. Rewelacja. Muszę tak sprawdzać zawsze. A one dopiero w sierpniu. Gdzieś tak w połowie sierpnia. Jak będzie trochę wilgoci. Nie za gorąco, bo one szybko robią, czy wieją, ale są takie małe, fajne, wyjdą. Trzeba przez te parę dni chodzić, bo to tu jest. Znikną, albo jak będą za duże, to będą robaczywe. Rewelacja na masełku. Naprawdę. Ryc jest bardzo, bardzo smaczny. Dobra, i tak sobie pójdę. Zobaczcie, ile tego zboża tu jest. Jakie pole. Tam dalej są kukurydza. Wszystko obsiane tu. Masa tego. Masa. Dobra, tu kawałek przejdziemy, będziemy skręcać w las. Teraz pauzuję. A tutaj jak mówię, patrzcie, jak tam drzewo ładnie kwitnie. Pięknie. A tutaj jak mówiłem, kukurydza. Ale jest tego, patrzcie. Masakra. Strasznie dużo. Strasznie dużo. Ale to ładnie wygląda. Tak jak trochę to porosło, ale też potrzebuje chyba deszczu. Teraz sprawdzimy, jak to tu wygląda z tym. No, sucho. Patrzcie. Wypadało, ale takie padanie, kropki trochę. Jakaś burza przejdzie, to nic nie daje. To musi tak z jeden dzień polać powolutku i wtedy będzie fajnie. Na razie jest sucho strasznie. Dlatego te grzyby też nie chcą rosnąć. Dobra. Tu będziemy skręcać jakieś 100 metrów w prawo do lasu. Pauzuję. Widzicie tam? Tam dalej. Nie wiem, czy mogę przybliżyć. Mogę. Tam są właśnie. Tam jest dalej kamieniołom. Gdzie tam taki pył leci jakiś. Tam straszna dziura taka. Kamień wydobywają tam. Dolomit. Widzicie te choiny tam? Właśnie tam. Tam dużo maślaków jest i rydzy, tak jak mówię. A już tam nie idziemy, bo zaraz będziemy skręcać. Ale tu skręcimy do lasu. Tu. Bo to już widzę jakąś butelkę tam. Chodź, Aresku. Widziałem jakieś śmieciska. Muszę to wziąć.
mam połowę wózka, także na spokojnie mogę sobie tu iść jeszcze coś pozbierać. Tu jest jakaś butla z szampana chyba. Mam jeszcze trochę miejsca, widzicie? jak nigdy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj tu zostawię. Tu jest jakaś butla. O, znowu szampan. Ja cię kręcę. Ile tych szampanów? Oni tu sylwetka robili sobie, czy co? To chyba butelki po szampanie. Ale tam też coś widzę jeszcze. O, ale idziemy, chodź tu. Chodź tu, tam nie jest. Tu gdzieś widziałem butlę. Powolutku, ale patrzcie, znowu są trzy butelki po szampanie, a nie trzy. Patrzcie, tu jest jeszcze jedna, ale ta to jest olbrzymia. Patrzcie, jaka wielka. Zaraz porównam, chodź tu, Arec, bo na pasku muszę, żeby mnie nie przewrócił. Stój! Patrzcie, tu jest normalna butelka po szampanie. Tu jest ta duża, taka wiele. Nie pisze tu nic. On to czytał, ale nic nie pisze. Dobra, ładujemy go. Chyba Sylwester tu się odbywa. Albo nowy rok odbywali, nie wiem. Już lodnika. Ale tego ma tu nie być w tym lesie. Ma tu nie, tam jeszcze widziałem jakiś plastik, muszę iść po tym plastik. Tu ładne dęby rosną. Buki. To nie, no naprawdę? Naprawdę? Jeszcze jedna. Co to jest? Nie, to jest jakieś wino. Nie wiem, co to jest, jakieś hiszpańskie, ale robię. Czekaj, Arec. No widzicie, jeszcze jakieś mydełko tutaj. To sobie to myli się tu. Co? W lesie. To takie ładne. Prawdziwki też czasami rosną. Arec, chodź. A jeszcze tu jest butla. O właśnie. Tu jest butla, ale wiecie co, ja tego nie wezmę. Przecież tu jest jeszcze butla. Co to jest? Nie, to koniakuwa jakaś. Po te śmieci przyjdę zaraz, bo nie dam rady do innej ręki wziąć. No i już będę miał pełny wydeczek. Normalnie to jest. Ale już myślałem, że będę miał pół. Ale tu jednak się muszę to jakoś tu wsadzić, tak i to będzie najgorsze, bo to będzie ciężkie jak kurczywyk. Ja mam tutaj kawał do przejścia, ale nie zostawię tego przecież. A dobra, musimy to poupychać. Idziemy po te śmieci, co zostawiłem tam. Chodź, Arec. Te buty są strasznie ciężkie. Chodź. Tam już nie widzę żadnych flaszek. Butelek już jest ciężko. Będę mógł tu na grzybki przyjść. Już będzie, że śmieci nie będą drażnić. Chodzę na grzyby, to zazwyczaj mam plecak ze sobą. Jak mam jakieś butelki czy coś tam, to staram się jak najwięcej do tego plecaka tam wsadzić. A tutaj mam koszyk i wybieram sobie do koszyka śmieci, grzybunie. A zawsze do tego plecaka tam coś wsadzę. Ja wiem, ale się już denerwujesz. Ale co mamy zrobić? No, musimy trochę, jak mamy miejsce, to bierzemy. No. O, powiem wam już, ciężko się robi, ale idę tędy, bo ja tu widzę coś. Patrzcie. Tu Jarek. Znowu butelczynę. Patrzcie.
Nowa butelka. Wchodzimy ją jakoś. Myślę. Ale mnie obkręcił. Muszę się obkręcić. Ale mi cały czas obkręca. No i tu jeszcze mamy coś. No mamy butelkę. Tyle butelek w lesie. Świeże butelki, to nie jest tak. One tu już lata leżą. Ciepło mi się zrobiło. Się zachmurzyło. Myślę, że popada. No niech popada, bo kukurydza się wyrosła. Zboża wszystkie rolnikom. Deszcz jest pożyteczny. Aref, chodź tu, pójdziemy bokiem. Patrz, jaki ładny las. Albo nie idziemy bokiem, tu pójdziemy prosto. Bo z tym wózkiem ciężko się chodzi. Tu przejdziemy się. Czekaj, Ares. Mamy butelczyna. Stara, ale uszkodzona. Po piwie. Dobra. Tu mam. Tu jest papier. No dalej będzie droga. Ale jeszcze kawałek do tej drogi. Ale chodź tu. Jezu, z tym wózkiem, a on jest teraz taki ciężki, te kółka się zapadają. A tu mamy kaset. Jeszcze tu coś poczeskane. Też jakaś kaseczka. Szkło. Sobie. Dobra, to ja pauzuję, spróbuję tam wyjść na drogę. Potem się jeszcze połączymy. Pokażę wam, jakie te poziomki są. Patrzcie, jakie wielkie. To właśnie tak wyglądają teraz w lesie poziomki. Bardzo słodkie są. Ale tak trzeba się śpieszyć po tydzień. I one już potem do półtora tygodnia. No jest tego naprawdę dużo. Idę tymi bokami, tu to tego jest mnóstwo. Wszędzie są. Wszędzie. Dobra, tam było wcześniej jeszcze więcej, ale tyle. Dobra, pauza. To jest to moje drzewo ulubione, co ma tyle tych dziur robionych. Tam zawsze są gniazda. Patrzcie, jak tej dziury jest. No jest suche, co prawda, ale są pełne, jest takich dziurek. Tam pełno gniazd jest tu od ptaszków. Strasznie stare, duże już jest takie. Dobra, pauza, potem się pożegnamy. Ares, uciekamy, szybko! Uciekamy, wąż nas atakuje. Szybko! Jakiś kilkometrowy wąż. Trzeba uciekać. Sunie za nami. Ja pierdzielę. Jak dopadł nas teraz chyba. Już jest z nami. Patrzcie, jaki wąż wielki. Masakra. Patrz, jaki wąż. Jaki długi. Straszny. Gdzie? Jest nowy gatunek węża w lesie. Bo tak to normalne są jakieś metrowe maksymalnie. Ale u mnie w lesie występują właśnie takie długie. Kilkumetrowe. Porozcinane, to jest jakaś nowy gatunek węża. To jest jakaś rozdymka rozdymka druciana. Nie, rozdymka kablowata. Nowy gatunek węża. No, rozdymka kablowata. Nie wiem, jak nazwać ten nowy gatunek. To mi napiszcie w komentarzach, co to mógłby być za gatunek węża nowego w lesie. A powiem wam, że tego gatunku jest mnóstwo i trzeba to nazwać, no bo jednak jak występują w lesie, no to
każde coś, cokolwiek występuje w lesie, ma nazwę, a ta rozdymka kablowata może być. No nie wiem, tak mi przyszło na myśl. Muszę to przeciągnąć jakoś. Taki wąż, tu mam full oczywiście i będziemy się żegnać, no. I muszę to jakoś, bo dociągnąć po prostu do domu i tyle, i wyrzucić. No nie tak po jednym. Czasami to tam utnę, no już mam nożyk oczywiście w tym, to tak na takie mniejsze części, ale no nie mam gdzie tego wziąć, bo mam pełny wózek do worka, znaczy nie za bardzo, to wolę tak związać i jak jest tak związane, mi na wózeczku to jakoś to pociągnę. A już mam prawie wyjście z lasu, jest tam jakieś 500 metrów, także spoko, damy radę, a co? Rozdymka kablowana. Albo kablowata. Dobra, to ja was pozdrawiam. Trzymajcie się. Nagramy ten filmik. Spuścimy go jutro. Będzie fajnie. A Resek was też żegna. Już ma też dość, bo tu nie ma się czego napić. Nad wodą to przynajmniej, a komary patrzcie jak pan. To do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa. Pozdrawiam was.